Jak deska węgli na bogato. Czterech jeźdźców apokalipsy. Co tu się dzisiaj będzie działo szybciutko? Dzisiaj się będą działy węgle. Wczoraj była deska serów i wędlin. Dzisiaj mamy deskę węgli. I jedziemy na Stelvio. Stelvio i co dalej? Zjeżdżamy Umbraj do Santa Maria. Maria. I wracamy na Umbraj, a może i na Stelvio. I widzimy się wieczorem. No to ładuj chłopaku. Panowie, jemy. Dziemi. No i dobra, dzisiaj piękny dzień nas czeka, piękny dzień w siodle, piękny górski, alpejski dzień we włoskich i szwajcarskich Alpach. Wstępnie planowaliśmy pojechać z Stelvio od Bormio i dalej w kierunku Prato i na szwajcarską stronę i wracać przez przełęcz Umbraj, ale w kierunku Prato jest wciąż bardzo dużo śniegu, jest tam droga zamknięta. Wystartujemy o godzinie 10, zobaczcie, pogoda na Stelvio o 12-1, 13-1. Liczymy na to, że słońce nas uratuje i ta temperatura odczuwalna będzie nieco wyższa. Więc zjeżdżamy na Stelvio, zjeżdżamy do Umbrailu, z Umbrailu w kierunku Santa Maria. Santa Maria, czyli dwa takie podjazdy, 70 km, 2700 w pionie niespełna. A jeszcze zobaczę, jak chłopaki się szykują, ale to już wam pokażę. Może na dole z garażu. Także no, lecimy na piękną alpejską przygodę. Może jeszcze przelecę się po mieszkaniu, zobaczymy, co oni tam robią. Dobra, tu mamy Piotrusia. Piotruś. Znaczy Piotruś to jest Piotr, Piotruś. Bo zobaczcie, trzeba muszę się do góry tak zadrzeć, żeby w ogóle tam słychać mnie na górze. Powtórz. Halo Piotrze. Słuchajcie, Piotrek był już w tym roku na górskiej przełęczy, był na Gawi. Więc wie, jak się ubrać, jak się ubierasz, chłopaku, co radzisz? Bo ja tak, mogę tak jechać, czy średnio? Ja bym, no. To się to zrobi, czy nie? Nada się. Dobra. Nada się, będzie co, szybciej, nie? Ale co rekomendujesz? Co rekomenduję? Ciepłe skarpetki zimowe. Kominek. Kominek chyba się przyda. No i wiele warstw, nie? No. Co masz? Na górze co założyłeś? Koszt rękawki, cieplejsza potówka Termo. Trochę. Spoko. No. A, masz spodenki cargo, to fajnie robotę robi, bo tak, możesz napchać więcej. Tak, bo tutaj jeszcze noski na buty, na zjazd. To dobre. No, kamizeleczka i kurteczka, nie? Dobra. Żebyś zakładać, ściągać. Tak, no dobra, Zuch, to ja też tak idę się w takim razie ubrać. Tutaj mamy kolejnego zawodnika, roboczak sywa Gwizduś. Siemano. Gwizduś zawsze sobie podwizduje, jak się ubiera, w emocjach. Jak ubiór? Co się ubierasz? Grube skarpetki zimowe. Na górę? Góra długo. Też zimowa, no i dół krótko, ale jednak maść rozgrzewająca. No właśnie, nie czuć tego przez film, ale uwierzcie mi, ta klasyczna woń tego... Kolarska woń. Tak, taki kiedyś to się bęgraj nazywało. Tak jest. Siema, byku. Z tym już gadaliśmy, on generalnie się nie ubiera, on dużo będzie jadł. To jest... Nigdzie nie jedziemy, no oczekuję. Roztrawowania. No i dobra, widzicie, gotowi. Jedzenie przygotowane, bidony chyba przygotowane. Bidony są tu. Jedzenie jest tu. No i lecimy. Dalszy raport z trasy. No dobra, lecimy. Dzisiaj zajęcia w podgrupach. O, tu nas Marko może nie rozjedzie. Jak? Kto pojechał? Trójka pojechała? Trójka pojechała. A i dobra. To będziemy mieli czas na to, żeby się rozgrzać. Najmocniejsi pojechali. No dobra. Rower tak przygotowany. Torebka z rzeczami. Waria. Wiadomo, garmin z trasą. I wieś torba. Ale ona jest bardzo przydatna, bo tu ląduje. GoPro. No jeszcze tylko szybkie dwa słowa na temat podjazdu pod Stelvio. W momencie rozpoczęcia na Climb Pro jest 20 km od Bormio, 1500 przewyższenia, średnie nachylenie 7 stopni, czyli taki podjazd dla grubasków zachodniopomorskiego, równo, bez jakichś wielkich szarpnięć. Garmin się nie pali nigdzie na purpurowo-czarno, a tam gdzie purpurowo-czarno to 16-20, więc jest fajnie, w miarę równo. Okej, no to tyle, jeśli chodzi o podjazd pod Stelvio. Lecimy. Mam moich dzielnych wojowników. Tu Piotrula. Walczy dzielnie. Pierwszy raz pod Stelvio? Pierwszy. Ryszard walczący. Jak wychu? Pod kontrolą. No i to mi się podoba. I tak masz mi powiedzieć za 10 km, dobra? Okej. To lecimy. No, chowam się po motocykle. No dobra, wysokość 1750. Dopadłem moich uciekinierów. Jest Andrzej. Hello. Andrzeja znacie już z poprzedniego odcinka.
Andrzej, jak tam się wciąga te 62 kg żywej wagi pod Stelvio? Licząc mojego brzucha 20 kg. To jest 62. To jest 62, jakoś idzie. 62 kg mięśni, droga. Jakoś idzie. Nastroje dobre. Mamy radę. Więc lecimy dalej. Pozostały zniósł 1000 jeszcze. Sprawdzę jeszcze temperatura, czek. 16 stopni. Tak jest, fajnie, dobrze idzie. Ten widać na pełnym relaksie, jedna rączka. Jak się zastanawiali, lansik. Jak smakują żelki na wysokości 1749 metrów, to wam powiem, że inaczej niż nad morzem. Ale jak? To musicie się przekonać sami. Ależ rekomendacja kampu. Ja cię kręcę. Jak to jest wszystko zorganizowane. 2000. Raport temperatury, czek, 19. Elegancko, a jak odczuwasz? Super, fajnie się jedzie, komfort. Ty, ja bym to ocenił tą temperaturę tak na mroźno gorąco. Tak. Nie? Dobrze, że jest podjazd. Tak momentami jest mroźny ten wiatr, a słonko operuje, jest bardzo ciepło. A uciekamy w motocykle. Nice. Ciao. Jest trochę kolarzy, jeżdżą pobierani, zapopuleni jak beduini, ale fajnie, jest przyjemnie. Ciao. Z Kofidisu. Kofidisel. Mamy 2300, pierwszy śnieg. Fajnie. Nie wciągaj tego, Andrzej, to śnieg. Chcę, że zrobię jak Marko. Nie. Wiem, że chcesz być jak pan Tani, ale to nie to. Jedziemy. I teraz w tle leci nastrojowa muzyczka. Robię tą muzyczkę, żeby nie musić płacić tych tantiem. Możemy coś zaśpiewać. La 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 la. Mamy dobry podkład, to stoi na stacji lokomotywa. O. Posapijemy i dyszymy jak ona. Ty, zerwał się, pa. Łańcucha. Dobra, szybki raport. 2500 niespełna. Bo tutaj na wprost się jedzie na Umbrail. Raport temperatury. 17. Niby 17, ale już rękawiczki z membraną wjechały. Kamizela wjechała, bo powiewa. No to oni się tu zjechali, nagle znowu. Nie było, nie było, to jadą. Siema, siema. Jadą na koło. Wow. Aye. That is impressive. Really. That is impressive. Push it. Wow. Można? Na kijach? Szacun. Obera ciao, porta mi via. Obera ciao, ciao, ciao. Ciao. No biało jest. 2700, 76 pionu. Jakoś tlenu mało coś. Co mówiłeś, Wojtek? Okej. Okay. Teraz ty mówisz. Ja słucham. Ja podziwiam. No i jesteśmy na Stelvio. I tam jest prato, ale nic z tego, tato. Bo jest zaśnieżone. Znak zakazu wjazdu. Także z powrotem, tak jak zgodnie z planem, pojedziemy przez Umbrail na dół jeszcze. Ej, tam jest mega. Co tam robisz tam, chłopaku? Gdzie wlepka? Yeah. Jest i musi być. Musisz się spierdolić, nie? Andrzej, czemu ty nie wlepisz? Ja bym był za wysoko, podejrzewam. Yeah. Dzięki. Ho, ho. A ci opowiadaj. Co mam ci opowiedzieć? Fajny podjazd? Wspaniały, tym wszystkim nie zniszczył. Pod koniec. Troszeczkę się liczy. Zobacz. Widoki niesamowite. Tutaj naprawiają to wszystko. Warto było podjechać do góry. To jest zjazd w kierunku Prato.
jest ładny. Jeszcze niedługo i będzie otwarty. No wiesz co, mówili, że około tygodnia i no, będzie tak wygnięty. Wygląda. Przedłużamy ten pobyt? Pewnie. Dobra. Da się załatwić. Idziemy jakąś szamkę. Dawaj, Piotrek. Idziemy z nim. Tam na dół? Tu. Tu? A tam? Wszystko jadą. No i też. Gdzie są chłopaki? No jedzą tą bułę z kiełbasą. A, no to idealnie dla ciebie. No właśnie, dlatego no szukam czegoś tu. Dobra, dawaj. A może zjedziemy? Jak chcesz? Możemy tu. Coś masz knajpce, Tibet? O. Thank you, danke schön. Znam języki. Jestem poliglotą. No i zobaczcie, taka knajpka, warto wjechać na stereo rowerem. W ogóle warto tu być. O, ten widoczek przez okno pewnie będzie doliczony do rachunku. Co no, mamy? Dobra, zerkniemy, co tu jest. Sprawdzimy. Jesteśmy na 2800, jest Stilferjoch. Stel, czyli stereo. O, zupę. No i dobra. Zamawiamy coś. Rysio, rysio, rysio. La 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 la. Jesteśmy w komplecie na stereo! Takie szczęście. Ryszard, pokaż, czy się cieszysz w ogóle. Bardzo, o. Bardzo się cieszę. Ekspresji... Zapomniałeś dodać, że gdyby nie te czerwone światło... Oczywiście. No, to my wiemy. Nie, teraz to mnie zatrzymały te samochody, które tu jechały. A, właśnie. Tak już by było dawno. Grzebały się przede mną, nie mogłem wyprzedzić. Zakaz był. Chodź się ogrzejesz. No, dzięki, że czekaliście. Pizzokeri? A pizzokeri właśnie. I to jest makaron, taki lokalny gryczany. Bo tu jedzą bardzo dużo gryczanych rzeczy. Z ziemniakami i serem i specjalnymi przeprawami. I to jest miniam. A Rysiu, klasyczna pasta. Tak, bo ja myślałem, że jestem we włoskiej restauracji, a nie w szwajcarskiej. Jesteś w Gasthofie. Miniam? No dobra, było przyjemnie. Siedzieliśmy w ciepłym, podjedliśmy. Teraz w dół, na Umbrail i do Santa Maria. Ale coś czuję, że to już jest... jest zimno, generalnie jest zimno. Kilka ujęć ze zjazdu i do zobaczenia na dole. Jesteśmy w Santa Maria. Ładna mieścinka, co? Pięknie. Ładna malowizła. I w ogóle ciepło jest. Ty ciągle jesz w ogóle. Przemek, mam prośbę. Ciągle jesz. Dlaczego ty ciągle... Mów, kiedy nagrywasz. Jak zjazd, Andrzej? Super, super. Szybki. Dosyć mocno technicznie. Zresztą jak to na serpentynę. Wąski, nie? Ale wąski. Nie? Miejscami było wąsko, że samochód jechał i trzeba było uważać, bo lusterko. I brak barierek, nie? Brak barierek robi robotę, taki efekt psychologiczny, że... Jeżeli to nie ma, nie? A ty musisz ten zakręcie się po prostu zmieścić. Dobra, chłopaki, bo ja muszę złapać autobus. Tak do nara. Dobra. Nie no, podjeżdżamy. Lecimy z powrotem. Trzeba się rozebrać tylko. Zjechać to zjechałem. Jestem ubrany, pełen anturaż mam zimowy na sobie. Ciepło. A teraz Andrzejek już proszę. Także rozbieram się. Andrzej, z dobrych wiadomości mam to, że zostało tylko 12 km. Dobra, 13 km. Podjazdy. Ale z niedobrych wiadomości to, że 1100 w pionie.
Kurczę. No jakoś wjedziemy, Jest średnie nachylenie 9 koni, nie? Także to będzie troszeczkę inaczej niż Stelvio. Troszkę mocniej. Stopień mocniej. No nic, rozgrzany jesteś, to pójdziesz. Myślę, że już teraz to... Wyjścia nie ma, dojechać trzeba. Pójdziesz jak zły. Już teraz nikt chciałby, nie będzie. Autobus też odjechał przed chwilą, zresztą sam nie zdążyłeś na niego. No właśnie, trzeba jechać. No, trzeba jechać, nie ma wyjścia. No zobaczcie, raptem 12 km różnicy w dystansie, ale w krajobrazie zdecydowanie inaczej. No ale tutaj na dole 25 teraz w słońcu pokazuje, także rozebraliśmy się. No i lecimy dalej bez przynudzania. Ten podjazd, 1000 zostało, 1050 na 12 km, także trzeba pougniatać kapuchę i przelecieć przez ten Umbraj. No i tyle na ten moment. Piękne polne kwiaty, zielone choinki, świeci słońce, tam w oddali srożą się szczyty gór zaśnieżone, no pięknie jest. No ale co godne uwagi, to ten podjazd pod Stelvio właśnie szwajcarską stroną przez Umbrail. Jestem teraz na 1900 metrów. Jest cały czas bardzo zielony, bardzo ładny, śniegu nie ma śladu, oczywiście on się pojawi za około 200 w pionie, ale no jest pięknie, pięknie. Kwiatuszki już kwitną, ptaszki ćwierkają, inna bajka od tego, co spotka nas za jakieś pół godziny. Takie uroki. Chyba wyczuwam delikatne przyziemienie. Andrzej, jakie jest? Resztki. Pary. Game over. Zostawię go na chwilę ze sobą. Właśnie takie widoczki niemalże u szczytu Umbrailu. Na 2350, jeszcze 150 zostało w pionie, no pięknie jest. Także jak mieliście jakiekolwiek wątpliwości, najmniejsze, czy warto, to warto, bo warto dla tych widoków i uwaga, warto też dla tych widoków. Spójrzcie, jaki piękny, piękny klasyk, śliczne auto. Hej! Ale czad. I sporo tutaj tego jeździ, naprawdę dużo pięknych sportowych aut, nie tylko klasyków, również i tych takich typowo racingowych. No ale te klasyki, o, ten zapach tej mieszanki, coś pięknego. No i mamy tam jeszcze bohatera dnia, jednego z Andrew. Unosi się za nim czarny dym, chyba kopci. Turbo diesel. Dobra, jesteśmy na Umbrailu, chłopaku. Jest co? Gniecie ci tam w środku, żeby szarpnąć jeszcze na Stelvio stąd, nie? Gniecie, gniecie. Ale pamiętaj, że jutro gawia i Aprika. 132 km i też 3 ty się w pionie. Ale jutro jedziemy tylko po Włoszech. No właśnie. Dzisiaj była Szwajcaria, dlatego tak wolno, wiecie, tu są fotoradary. Drogie mandaty. No, jutro to dopiero pojeździmy. Tak. A tu jakiś pomnik jeszcze, Wojtula, odsłoń. Stelvio Umbrail 1914-18, czy jakieś akcje z pierwszej wojny światowej. Żołnierza po prawej? Sznuga pali. No właśnie. No, ruch. Tak jak te czasy, jak na wielkich turach fajki palili i wino pili, czy tam piwo w trakcie jazdy. Tak sobie stoję na tym Umbrailu. Jest ciepełko, fajnie, przyjemnie. Mam więc zasadnicze pytanie, gdzie jest Andrzej? Wo ist Andrzej? Poczekam jeszcze. Przystałem z okazji, czekając na Andrzeja, który już wjeżdża. Jeszcze wam pokażę tylko podstawowy zestaw podróżnika górskiego, który chce być mieć ciepło, ale też nie wieść tysięcy rzeczy. Czapa na uszy, rękawiczki z membraną i takie owiewki na nogi. A na Andrzeja co założymy? Zakładaj wszystko, już mi nic nie przeszkadza. Oj, Andrew, już teraz tylko w dół. Dzisiaj dowaliłem pod korek, nie? Dobrze, zuch chłopak. Jedziemy na dół na szalkę. Chyba zadowolony jest. Nie wiem. Bardzo, bardzo jestem. A jest, słyszał. Dobra, zakładamy coś na szybko i lecimy, nie? I lecimy. Czy ja zakładam to. Na to i na to.
i na to. Dobra, szybkie podsumowanko dnia. 70 km, 2700 w pionie. Zobaczcie, dwa podjaździki. Czyli Stelvio i Podumbe od szwajcarskiej strony. Tam już ekipa się... Ryszard ogarnia rower, wyczyszczony. Ryszard, ty już widzę, dawno po prysznicu jesteś i po prysznicu roweru u siebie. Ja siebie i rower również. Zuch, dobrze. Dzisiaj zasłużyłeś na słowa uznania. Żałujemy z Piotkiem, że nie pojechaliśmy tam na bardzo dół. Dobrze. Ja słuchajcie. Ja umarłem, nie? Poważnie. No, poważnie. Czyli nie było tak łatwo. Nie, ciężki podjazd naprawdę i długi, i taki uciążliwy, ale z drugiej strony bardzo piękny, bo zielony. Aha. Ale to nic, Rysiek, wrócimy tu. A jutro gawia i aprika, także spokojnie. Idź spać. Chcieliśmy zachować siły na jutro. Także jutro kolejny odcinek. No, a gdzie zgubiliście? Pojechałem jeszcze raz na Stelvio.